to zamknąć, jest za dużo Jak państwo wiecie, prawie niespodziewanie przynajmniej będzie nas. Ciężkie cholery można dostać z tego gadania. Albo sami się weźmiemy do roboty i się obronimy, nasze rodziny, albo trzeba stąd uciekać. Niech się dzieje, co chce. Tylko, że męską rzeczą jest bronić swoich rodzin, więc do roboty. Dzień dobry Państwu! Ciężkie czasy, powiedział żołnierz sowiecki, zdejmując zegar zwierzy. wieży. I tak, chciałbym, żeby państwo, Państwa wprowadzić w taki piór nonsensowy, do, trochę nastrój, żebyście nie wpadali ani w panikę, ani w jakieś czarnowictwo, bo ciężkie chmury gromadzą się na Rze rzecz ale nie jest powiedziane, że z tych chmur będzie jakaś pożoga i burza. To dużo od nas zależy, co zrobimy. Mamy nierząd. I to jest najgorsze, co mogło się w Polsce zdarzyć. Nierząd. Tysiące rąk do rozdrapywania Rzeczpospolitej. Banda złodziejska, która miała ograniczać etaty, a mnoży je ponad miarę. To żerowisko różnych egoistycznych interesów, różnych partyjek. Zdajmy sobie sprawę z tego, że całą tą zbieraninę Tuska, zwaną w tej chwili koalicją, tworzy 11 albo 12 partyjek, ugrupowań i koterii. I każda musi coś dostać. I gdzie w tym wszystkim Możliwość zadbania o interes Rzeczpospolitej. A Rzeczpospolita jest w trudnym momencie, międzynarodowym, historycznym, społecznym. Teraz właśnie, kiedy Polsce potrzebny jest dobry, sprawny i pełen oddanych sprawie ludzi rząd, mamy najgorszy rząd, mamy taki placek krowi, który. Zaległ na całej Polsce. Krowi plac spadł z Berlina, spod ogona niemieckiej krowy na Polskę. I teraz się w tym babramy i patrzymy, czy zasłużyliśmy na to? My, jako obywatele, nie. Oni, jako klasa polityczna, tak. Bo to żadna klasa, żadna elita. Pomioty spod Okrągłego Stołu, które wylazły, tak zakończyły swój żywot i kończą. Nie dajcie się wtłoczyć w kolejne kampanie, w których ludzie Kaczyńskiego nazywają się wolnymi Polakami. Oni są może wolni, ale od skrupułów. A szczególnie wolno im zarabiać mnóstwo pieniędzy za nic za trzeciorzędne umiejętności i czwartorzędne talenty. Tacy są. Ciućmy, niezguły, dziady swoim dziadostwem, swoją niesprawnością oddajesz Rzeczpospolitą w ręce bandy Tuska. To banda jest. On ja inaczej o tym mówić? Ja wiem, że komentatorom politycznym nie wypada używać takich słów, że powinno się mówić oględnie. Ale przecież to są tak jak ten żołnierz sowiecki, który zdejmuje ciężkie czasy z Rozkradną, co się da. Zobaczcie. Właśnie odwołali dziewięcioosobową Radę Nadzorczą Orlenu. I tak za dużo, za dużo. I co? Mianowali na to miejsce dziesięć osób nowych, bo muszą się nachapać. Miało być odchudzenie rządu, a jest obgrubienie rządu. Bo powołali doradców, wiceministrów, ministrów tylu, że nikt już nie wie, kto tam jest kim w tym rządzie. Jakieś ministerstwa do spraw równości. Wydumane, kompletnie problemy. To wszystko razem Pokazuje, że znaleźliśmy się w bardzo złym momencie dziejowym. Ale to jest potrzebne Polakom, żeby się obudzili. To jest potrzebne Polakom, żeby się stuknęli w głowę i powiedzieli: zaraz, ktoś tu za nas prowadzi ważne sprawy, ktoś tu nas napuszcza jednych na drugich i w momencie, gdy my się trzymamy wszyscy za grdyki, gdzieś tam w okolicach pasa robi interesy. Przykre, niedobre. I w tym wszystkim ginie zupełnie interes Rzeczpospolitej. Co można robić? Patrzcie im na ręce, zapisujcie co kradną, ale jednocześnie trzeba rozliczyć starych złodziei, bo już nikt nie pamięta niedzielskiego ministra zdrowia, który był winny temu, co się działo w czasie pandemii. Nikt nie pamięta Morawieckiemu i Dworczykowi jak bez kontroli wyprowadzali pieniądze na COVID. Nigdy nie pamięta handlarza respiratorami, właściwie handlarza bronią, który nie dostarczył respiratorów, a rekomendowała go agencja wywiadu. Takie mamy służby. Nikt nie pamięta, bo już przyszli nowi, już nowych łapią, łepczą obcierają swoje ryje, wyciągając je z koryta. Złe to widowisko i przykle. A dlaczego tak się nasrożyłem? Bo właśnie Tusk wrócił z Kijowa, gdzie za niego wypowiedział się Żeleński mówiąc, że Polska właśnie rozpoczyna nową transzę pomocy dla Ukrainy. Potem sprecyzował to Kosiniak mówiąc, że 5 miliardów euro przekażemy na Ukrainę. Zaraz. To nie ma na służbę zdrowia, to nie ma na inwestycje Infrastrukturalne, to nie ma nam mnóstwo najważniejszych potrzeb, ale jest na Ukrainę. O co tu chodzi? Pokażę Wam w komentarzu tygodnia tekst, który w tym tygodniu odnalazłem dla Was specjalnie, bo jest to brutalna analiza tego, co się będzie działo dalej. Bardzo prawdopodobna i bardzo fachowa, pokazująca, że jesteśmy tylko statystami. Kukiełkami w teatrze Bajdena, Scholza i Putina. To oni rozgrywają tu swoje szachy. A my, my się po prostu uśmiechamy, myśląc, że sprawy polityczne załatwiane są nad Wisłą. Nie, nie są załatwiane. Unia Europejska właśnie wprowadza nowe podatki, które będzie bezpośrednio zbierała na terytorium Polski, omijając polskie władze. Czyli będziemy okradani i łupieni przez super państwo komunistyczne unijne zupełnie bez kontroli, już polskiej. I Tusk się na to zgodził. Tusk się na wszystko zgodził. A tutaj odgrywa kłamstwa, że dba o polskie interesy. Jaki polski interes? Chyba, że on uważa, że jego rodzina i on to jest polski interes. Ale tu bym polemizował, czy to polski. Może interes to na pewno. Mnóstwo zdrajców. Taki Paweł Kowal, absolutnie oddany Ukrainie, lobbysta Ukrainy, mówi, że płacenie na Ukrainę jest w interesie Polski. To co my będziemy tu pracować, my będziemy w pocie czoła codziennie coś robić, tylko po to, żeby oddawać Ukraińcom, a właściwie oligarchom ukraińskim, złodziejom. Właśnie ruszył proces na Ukrainie, o czym też powiem, o największą łapówkę na Ukrainie. Tylko tam nie biorą miliona. Ta łapówka to jest ponad 76 milionów złotych, równowartość. Tam już jak biorą tą chochlę. Bahmatyk wręczył. Przedsiębiorca rolny, który właśnie zalewa Polskę cukr, tanim cukrem, zbożem i innymi podami rolnymi. Okłamuje się polskich rolników, a oni jak w perfumerii się zachowują. Wokół gorzeje bunt europejskich rolników, którzy mają o niebo lepiej niż polscy. A polscy rolnicy, jak w perfumerii, tolerują tego kołodziejczaka, malowanego durnia i paru jeszcze innych, zamiast ich po prostu wybatorzyć. O chłopsku. Polska zawsze broniła się tym, że miała kilka milionów ludzi żyjących z pracy, na własnym. Czy to byli drobni przedsiębiorcy, czy właśnie rolnicy. I dzięki temu przetrwaliśmy komunę i wyszliśmy z komuny z jaką taką świadomością i godnością. Ale teraz, jak zniszczą rolników, zniszczą Polskę. To jest ostatni dzwonek. Oddaliśmy w ręce takich kołodziejczaków i tusków los najpoważniejszych gałęzi naszej gospodarki. O tym wszystkim trzeba mówić głośno, i dlatego powstaje ruch obrony Polaków. I co tydzień będę Państwu mówił o jakimś aspekcie programu, z którym do Państwa jedziemy i będziemy się spotykać. Na końcu komentarza będzie kalendarz najbliższych spotkań i szczegóły. Dziś chcę powiedzieć główne założenie ruchu obrony Polaków. Nie zmieni się Polski. Jeżeli nie zmieni się konstytucji. A więc mówimy coś, czego nie mówią żadne ruchy polityczne, żadne inne partie, albo się boją, albo nie mogą, a my mówimy wprost. Chcemy zmienić konstytucję. Chcemy doprowadzić do uchwalenia nowej konstytucji. Nowej, która wyraźnie powie, kto w Polsce rządzi. Bo jak widzicie, Saski nie rząd zapanował. Saskie Wykrzywianie prawa, saskie, durne miny. Wszystko to, co nas gubiło przed wiekami, gubi nas i dzisiaj. Bo zdrajcy rozrywają postaw sukna, wrzeszcząc i angażując nas w to wszystko. Dziś kardynalny punkt tego, co chcemy zrobić. Musimy zmienić konstytucję. I to zmienić konstytucję tak, by powstał ustrój prezydencki. By rządził prezydent. Polski nie stać dziś na słaby rząd, na rząd, który tonie w sfarach i interesach wewnętrznych. Polską trzeba rządzić szybko, jasno i odważnie. W trudnych czasach. Dlatego ustrój prezydencki. Premier mianowany przez prezydenta. Sejm 200 osobowy, nie 460-osobowy. O połowę i ponad połowę trzeba obciąć ten sejm. 200 osobowy sejm, zlikwidowany Senat. Czyli odchudzamy y, towarzystwo przy korycie o 360 ryjów, które zostaną odgonione od koryta. To jest podstawowy punkt tego, y, co chcę dzisiaj Wam powiedzieć. ten program będziemy ogłaszać i to on już jest w różnych punktach doprecyzowywany. Ale najważniejsze jest uchwalenie nowej konstytucji. Ustrój prezydencki. Wiem, że dziś ci, którzy tego słuchają, będą wykrzykiwać, że o, nie macie siły, a już takie zamiary. Tak, ale albo się ma ambitne zamiary i po to się idzie do działalności publicznej, żeby to dokonać, albo się żyje od wyborów do wyborów, może się przelezie, może parę groszy, ale mnie to nie interesuje i Państwa, jak sądzę, też. Nas interesują wielkie polskie sprawy, a nie kółtatorstwo i urządzanie się tam, gdzie słońce nie dochodzi. Więc dziś tyle. Mam też projekt, który w tej chwili jest rozpisywany, udoskonalany, stworzenia nowej zupełnie strategii bezpieczeństwa dla Polski. To bardzo ambitne i trudne w tej sytuacji, która jest międzynarodowej, ale symbolicznie powinno się to zacząć od zlikwidowania Akademii Sztuki Wojennej, przepędzenia tam, stamtąd politruków i tych wszystkich, którzy tam się wałęsają i zarabiają i stworzenia prawdziwej szkoły rycerskiej. Tak. Konstytucji muszą bronić rycerze. Współcześnie. Trzeba stworzyć szkołę rycerską z całym etosem Szkoły rycerskiej, etosem nowej szlachty, która wyjdzie z tej szkoły. Będzie broniła pospolitej tak kiedyś kiedyś, husarze. Kolejne wariactwo, prawda? Ale ten, kto nie ma odwagi marzyć, ten nie ma odwagi niczego zdziałać. A tu trzeba po prostu ruszyć i pracować dla Polski. Żeby zostawić naszą ojczyznę naszym dzieciom i wnukom. Taką, żeby na nas nie pomstowali chociaż. Tyle. Gdy pytacie o ruch obrony Polaków? To musi być sama obrona. To musi być coś, co dzieje się wszędzie. To musi być bunt za ścianków i prowincji, idący w kierunku Warszawy, jak las, Birnam. I zastanówcie się nad tym, czy chcecie na taki hazard. Się wskazać, czy chcecie w to wejść, czy chcecie w tym uczestniczyć, bo na pewno będzie to hazard i żadnych pożytków. Obiecuję Wam tylko trud, pot i łzy, często. I to są wszystkie obietnice, jakie można złożyć. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach, a teraz zobaczmy, co dzieje się w świecie. Także wam, wam mówiłem, też nasz GPS, czyli Ruch Obrony Polaków, Gadowski Piech Sumiński, chce być GPS-em, który będzie wskazywał kierunek działania razem z Wami. A jak działają tuż za naszą południową granicą? A zobaczcie. Premier Słowacji, Peter Fico, zarządził właśnie dochodzenie w sprawie zarządzania pandemią COVID-19 i zakupu szczepionek. Wszystko stało się po ogłoszeniu, że na Słowacji poprzez politykę pandemiczną doprowadzono do 21 tysięcy nadmiarowych zgonów od 2020 roku. 21 tysięcy w Polsce. Za niedzielskiego już ogłoszono, że jest 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. I czas się tym zająć. Tylko, że nie mamy Fico. A cóż Fico mówi? Posłuchajcie. Mamy 21 tysięcy zgonów, co wiążemy z faktem, że rządy nie były w stanie sobie poradzić z pandemią i dbały jedynie o zyski gospodarcze, i kłaniały się firmom farmaceutycznym, od których kupowały ogromne ilości, bez użytecznego sprzętu medycznego, a także szczepionek, powiedział Fico. I dodał: Dlaczego ludzie byli szczepieni różnymi eksperymentalnymi szczepionkami bez żadnych badań? W ślad za jego opinią i działaniem utworzono Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw zbadania okresu COVID-19. O, tak się działa, tak się robi. Muszą być w Polsce podsumowane okresy pandemii i bezrozumnej, narażającej polski interes i wewnętrzne bezpieczeństwo ukrainofilii. Czym innym jest strategia przeciwdziałania ekspansji Rosji, a czym innym jest. Bydlęca wręcz ukrainofilia. Bezrefleksyjna. A skoro mówimy o tym, jak się ścieramy w tym świecie, to zobaczcie inni nasi przyjaciele. Izraelski program telewizji. Kpi z ukrzyżowania Pana Jezusa, którego w tym programie odgrywa małpa. W taki cytat pada. Chodziłem po wodzie, zmieniłem świerszcze w ciasto. Co państwo na to? No i kontynuując ten wątek izraelski, zobaczcie Państwo na Times of Israel. Trochę to sprawa sprzed kilku dni, ale warto ją też postawić w świetle dziennym. Były prezydent Izraela, Reuven Rivlin, gościł w Polsce przy okazji konferencji Elona Muska, o której już Państwu mówiłem i z tej okazji udzielił także wywiadu dla Times of Israel. I co powiedział? Oto cytat. W czasie II wojny światowej Żydzi byli szlachtowani także przez Polaków. Szlachtowani. Nie tylko, że mordowani, ale zarzynani. I powiedział dalej: Spotkałem się z Dudą i powiedziałem mu: Proszę, nie ignorujcie przeszłości. Trzeba wiedzieć, co się zdarzyło w przeszłości. Mówienie, że, mówię, że nic się nie stało, że oba narody były ofiarami, jest nie na miejscu. Czyli Polacy nie byli ofiarami, tylko Żydzi. Rowen Rivlin był prezydentem Izraela od 24 lipca 2014 do 7 lipca 2021. Bez komentarza, bo nie chcę tutaj zbędnych emocji ujawniać. Państwo sami pomyślicie o tym. No i trzeci obrazek. Żydzi, zobaczcie to akurat z, Polonia, z portalu Polonia Christiana. Żydzi pluli Benedyktyna niemieckiego Nikodemusa Schnabla w Jerozolimie. I obrażali w jego obecności wulgarnie Jezusa Chrystusa. Stało się to niedaleko ściany płaczu. Przypomniał mi się taki niezbyt śmieszny dowcip: że gdyby powiedzieć Żydowi to, co on myśli o Polakach, to stałoby się antysemitą. I co dalej? Mamy oto badania Transparency International, najświeższe. Okazuje się, że w ogóle poziom korupcji w świecie jest bardzo wysoki, ale w Polsce mamy już poziom korupcji najwyższy od lat. Jest korupcji w Polsce najwięcej od dekady. I to wnioski z raportu Transparency International. Polska obsunęła się o dwa miejsca w rankingu światowym, jest teraz na 47 miejscu na 180 sklasyfikowanych krajów spadło o dwa miejsca w dół. Najmniej skorumpowane w Europie są Finlandia i Dania, a najgorsze wyniki osiągnęły Bułgaria, Rumunia i Węgry. A propos COVID to właśnie ruszył proces Pfizer przeciwko Polsce. Proces został wytoczony we wrześniu 2023 roku i opiewa na żądanie ponad 6 miliardów Złotych za zamówione i nieodebrane 60 milionów sztuk szczepionek. Polska odmawia przyjęcia tych szczepionek, mówiąc, że zaszła siła wyższa, wybuchła wojna na Ukrainie. Koncernu to w ogóle nie obchodzi i prawdopodobnie idzie ku temu, że Polska przegra. Właśnie ruszyły przesłuchania w Brukseli w tej sprawie, a w tym samym czasie, przypomnę, trwa przed Trybunałem Europejskim. Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości sprawa z powództwa New York Timesa przeciwko Komisji Europejskiej o nieujawnienie maili wymienianych pomiędzy prezesem Pfizera Albertem Burlą a szefową Komisji Europejskiej Urszulą von der Leyen, którą nazywam Urszulą von der Pfizer. Celowo zestawiam te dwa zdarzenia, bo one są komplementarne i wiele mówią. Kończąc temat Blisko Wschodni, to może jeszcze zwróćmy uwagę na wypowiedź zastanawiającą, wypowiedź szefa francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stéphane Sejour, który w Jerozolimie stwierdził, że ataki żydowskich osadników na Palestyńczyków muszą się skończyć, jeżeli świat ma z Izraelem rozmawiać. Sejourne w Jerozolimie stwierdził także, że wykluczona jest możliwość wysiedlenia Palestyńczyków ze strefy gazy. Powiedział to w poniedziałek. Jakaś, jakaś zmiana tonu Francji. Ciekawe. Z plotek prezydenckich mamy dwie plotki, które obiegły Polskę. Jedną z nich podał SuperExpress. Oto według dziennikarzy SuperExpresu Tusk planuje osobiście udział w wyborach prezydenckich, a więc y, tak będzie żeglował, żeby wykluczyć i Trzaskowskiego, i Hołownię. No ciekawe, czy to prawda. Ale druga informacja jest jeszcze bardziej elektryzująca, bowiem w pewnych kręgach y, pojawiła się informacja o tym, że w wyborach ma wystartować pani Dorota Gawryluk z Polsatu. I w tym celu właśnie pojawia się no, jej nowy format telewizji pod tytułem Lepsza Polska. To ma być też program wyborczy pani Doroty Gawryluk. Pani Dorota Gawryluk jest bardzo sympatyczną osobą i chciałbym ją przestrzec, żeby nie podzieliła losu niesympatycznego Tomasza Lisa. Tomasz Lis był u szczytu powodzenia w tvn gdy zaczął zgłaszać ambicje prezydenckie i wtedy towarzysz Mariusz Walter pozbył się go. Nawiasem mówiąc, ruszył jakiś dziwny konkurs imienia Mariusza Waltera. Nie wiem, czy to jest konkurs na donoszenie, czy dla dziennikarzy, bo formalnie to jest konkurs dla dziennikarzy, ale jak wiemy, pan Mariusz Walter był dwuzawodowcem co najmniej. Rada Orlenu właśnie odwołała w tym tygodniu Daniela Obajtka, a teraz odwoła całą Radę Nadzorczą, o czym już mówiłem, koncernu. Zobaczymy, kto znajdzie się na czele tej dojnej krowy, bo tak koalicja traktuje Orlen zbudowany przez Daniela Obajtka. I jeszcze będzie czas na podsumowanie przewodzenia w Orlenie przez pana Daniela Obajtka i postaram się zrobić to uczciwie i przygotować państwu. W Krakowie zdarzyła się też taka symptomatyczna sytuacja. Oto Ukrainiec, Leonid H. Oczywiście media nie podają, że Ukrainiec, tylko, że Leonid H., no, to, to co na zachodzie, po prostu terror poprawności politycznej, Leonid H zaatakował na krowodrzy w Krakowie Polkę, podciął jej gardło i zadał dwa ciosy nożem w szyję. Polska, Polka jest na intensywnej terapii. No takie obyczaje ukraińskie zaczynają nam się tutaj szerzyć. Z takich dziedz z dziedziny jeszcze patologii, no to możemy. Odnotować informację, że właśnie w grudniu dochody z tytułu podatku VAT spadły aż o 36%. Ciekawe dlaczego. Pan Kołodziejczak, o którym już mówiłem, pojechał na granicę wąchać ukraiński cukier. Zobaczcie, jak, jak wąchał. I stwierdził, że ma dziwny zapach ten cukier. I w mediach już pojawił się obiegowy termin cukier przemysłowy, no tak jak zboże techniczne. Sytuacja na granicy jest po prostu tragiczna. Wpływa z Ukrainy wszystko, co tylko oligarchowie ukraińscy i zachodni chcą tutaj przysłać. W ten sposób chyba eliminuje się rolników. Zobaczcie zresztą oto oficjalna lista firm sprowadzających zboże z Ukrainy. Ściągnęliby to ze strony Ministerstwa Rolnictwa. 460 firm ukraińskich, litewskich i polskich, które bogaciły się na. W wykańczaniu polskich rolników. A na przykład na portalu OLX można zakupić ogromne ilości ukraińskiego cukru. Który nie tylko, że ma atrakcyjną cenę, ale i gwarantowane dostawy. Zajmuje się tym firma MBF Group SA. I warto odnotować, że import ukraińskiego cukru, który nie jest najlepszy. Wzrósł 35-krotnie z 20 tysięcy ton do 700 tysięcy ton, a w tym roku import ukraińskiego cukru do Polski przekroczy milion ton. Zobaczcie, jaka jest skala wykańczania przez oligarchów, złodziei ukraińskich, polskich rolników. U nas wykańcza się rolnictwo, mówiąc, że to bardzo nieekologiczne, a zobaczcie, piąta gospodarka świata, czyli Indie, rozpędzająca się gospodarka najbardziej licznego kraju świata. Właśnie stawia na węgiel. Tutaj są analizy i buduje na nim swój rozwój, rozwój gospodarczy. Indie obok Chin zwiększają wydobycie węgla i zużycie węgla, sprowadzają zresztą ten węgiel z całego świata. Same Indie wydobywają 664 miliony ton węgla rocznie. I co? Zobaczcie Państwo na obszar Europy, a obszar Indii i Chin. Tam jadą na węglu. Stany Zjednoczone jadą na węglu. A tu Europa uratuje świat, oczywiście. Pan minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski miał od 6 do 11 lutego gościć w USA, ale niestety został olany, mówiąc przy, przykre to słowo, przepraszam, ważony przez sekretarza stanu Antony Blinkena, który nie miał czasu na spotkanie z panem Sikorskim. Więc wyjazd szefa naszego MSZ-u nie doszedł do skutku. Jakżeż musiało być ukolone wielkie ego pana ministra. Powetował sobie o to takim wywiadem, zobaczcie, to chyba dla wirtualnej Polski, stwierdził, że jest przygotowany na wojnę, bo przy swojej studni zrobił pompę ręczną. Jak wysiądzie prąd, to on będzie pompował ręcznie, będzie miał wodę, podczas gdy reszta nie, bo on jest takim tylko mądry. No, i tutaj to wszystko dobija jeszcze oświadczenie wiceministra rolnictwa Ukrainy, który jest jakby przełożonym kołodziejczaków i tych wszystkich naszych figurantów. Oto proszę zobaczyć Wiceminister rolnictwa Ukrainy, jaki Taras Wysocki, stwierdził, że nie będzie żadnych limitów importu do Polski produktów rolnych z Ukrainy. Przeczytajcie sami. Po takiej dawce. Lekko dołujących informacji, może jakąś dobrą informację przekażę. Oto w laboratorium Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej uruchomiono tłokowy silnik paliwowy zasilany wodorem. Ma on podnosić bardzo dobre parametry i chyba to jest właśnie kierunek rozwoju motoryzacji. Zobaczymy. Druga informacja już nie jest chyba z gatunku optymistycznych, choć też mówi o uruchomieniu. Dużych zakładów. Już za kilka tygodni uruchomiona zostanie w Polsce, uwaga, jak to ładnie nazywają, produkcja alternatywnego białka z owadów. Zakład Hiropromine w Karkoszowie pod Gorzowem Wielkopolskim będzie produkował olbrzymie ilości białka z owadów i będzie dostosowany do chowu owadów na dużą skalę. Czegoś nie rozumiecie? Mamy podwyżki też opłat bankowych. Banki robią wszystko, żeby wojować już otwarcie z gotówką, dlatego że obrót gotówką jest drogi dla banków. Muszą jednak wprowadzać różne opłaty. Przerzucają te koszty na nas, oczywiście, jako swoich klientów, ale woleliby obrót bezgotówkowy, bo on nie generuje kosztów. I tak na przykład na wojnę z gotówką. Już pospieszyły Credit Agricole, BNP Paribas i M-Bank. Chociaż zarabiają krocie na odsetkach, to i tak odnoszą, podnoszą cały czas bezprawnie opłaty i prowizje za obsługę naszych pieniędzy. Klienci zapłacą też w kilku bankach za usługę Blik. Ja z tego nie korzystam, ale ktoś korzysta. Niepostrzeżenie ubywa też bankomantów. Bankom ciążą rosnące koszty obsługi gotówki. Czesi rezygnują z firmy Westinghouse przy budowie własnej elektrowni atomowej w Dukowanach. Przypomnę, że Westinghouse to jest wiodąca firma, która nie zbankrutowała dzięki polskiemu kontraktowi, i ona ma być liderem budowy elektrowni atomowej w Polsce. No, zobaczymy. W Czechach uznano, że Westinghouse nie spełnia warunków przetargu i pozostały na placu boju francuska EDF i koreańska KHNP. Zobaczymy. Na stadionie, tym razem w Niemczech, to też u sąsiadów, na stadionie Bayer Leverkusen pojawił się transparent, który można przetłumaczyć. Zobaczcie go. Przetłumaczyć, jest wiele gatunków muzyki, ale tylko dwie płcie. Natychmiast klub Bayer Leverkusen został ukarany ogromną grzywną, którą musi zapłacić. Nie wolno wywieszać transparentów, że są tylko dwie płcie. Mówiłem o firmie Bartimpex, należącej do rodziny Guzowatych, po śmierci Aleksandra Guzowatego. Pojawił się tajemniczy inwestor z USA ze szwajcarskim paszportem. No moich informatorzy, których już rozpytałem o to, a na przyszły tydzień przygotuję większe opracowanie, mówią, że to śmierdzi Dmytro Firtaszem, ukraińskim oligarchą powiązanym z Kremlem, który teraz wyraźnie pierze się z tych powiązań, mówiąc, że jest ukraińskim patriotą, Póki co jest w areszcie domowym w Wiedniu, ale rozwija interesy w Warszawie, kupił już od kamieńce na Starym Mieście w Warszawie, a teraz wygląda na to, że kupi firmę Bartimpex, czyli będzie obracał w Polsce gazem Obraca też płodami rolnymi, wieloma innymi towarami, więc guzowaty coraz mocniej montuje się w Polsce pod bokiem polskich służb specjalnych. Ale może przestaniecie podsłuchiwać niewinnych ludzi, a zabierzecie się za ściganie prawdziwych przestępców. No i obiecany tekst analityczny Stevena Bayera, senackiego eksperta komisji. Spraw zagranicznych Senatu USA i y, współpracownika sekretarza obrony y, USA. Nowa polityka Bidena wobec Ukrainy. Świetna analiza i chciałem na chwilę Państwa uwagę zatrzymać na tej analizie, cytując kilka y, fragmentów tego opracowania. Dotychczas politykę. Realną Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy zastępowały pobożne życzenia administracji Joe Bidena. Teraz Biden chce, aby wojna na Ukrainie trwała przynajmniej do listopadowych wyborów prezydenckich w USA, aby nie powtórzyć klęski związane z wycofywaniem się z Afganistanu. Może to być jednak niemożliwe, zwłaszcza jeśli Rosja przeprowadzi dużą ofensywę. Dlaczego Rosja może przeprowadzić dużą ofensywę? Otóż Mało kto pamięta, że 17 marca odbędą się w Rosji wybory. Wygra je oczywiście Władimir Putin, ale chciałby je wygrać efektownie. A więc do 17 marca może ruszyć duża ofensywa rosyjska, która ma przynieść spektakularne efekty. To jest niebezpieczne. Stephen Breyer pisze dalej tak. Kiedy Żeleński chciał zwolnić załużnego skierowania armią, do Kijowa z nieoficjalną wizytą przyleciała Wiktoria Nuland, która od dawna już załatwia nieformalne sprawy na Ukrainie i można powiedzieć, że jest takim nieformalnym prezydentem Ukrainy. Kryzys wisiał w powietrzu, przyjechała uspokoić załóżnego, aby nie posłużył się armią w rozgrywce z Żeleńskim. Nastroje na Ukrainie są coraz gorsze. Oficjalnie informuje się o ponad tysiącu ofiar tygodniowo. A przecież nie ma jeszcze ofensywy żadnej. Żałęski nie będzie negocjował z Rosją, bo tego nie chce administracja Bidena. Politycznie Żałęski coraz mocniej powiązany jest z radykalnymi grupami w armii, takimi jak Kraken i inne formacje, które są skrajnie antyrosyjskie, a jednocześnie faszyzujące. Tak pisze. Autor tekstu. Putin potrzebuje widowiska, bo w swojej kampanii prezydenckiej musi usłyszeć fanfary. Być może, jeżeli ofensywa rosyjska się po powiedzie, to Amerykanie rozpatrują wariant przeniesienia całej administracji żołnierskiego na zachód, gdzieś do Lwowa, na przykład. I stamtąd. Ma działać plan zatrzymywania Rosji przy użyciu na przykład polskich rakiet Patriot. Breyer pisze, że powstał plan montażu Ukrainy, Polski i Wielkiej Brytanii, które mają wesprzeć walkę z Rosją. No i tutaj Breyer stawia taką dosyć krew w żyłach tezę, że Waszyngton będzie ryzykował Rozpętanie jeszcze większej wojny, nawet wojny nuklearnej, próbując ratować katastrofę, którą sam spowodował, twierdzi Brayer. Waszyngton i Nuland usiłują stawiać leżaki na Titaniku, kończy swój artykuł Brayer. Przeczytajcie cały artykuł, bo ja tylko wyjąłem wie, najbardziej widowiskowe zdania, a on cały jest dosyć ciekawy i ma zupełnie inną optykę niż propaganda, którą się nas karmi codziennie. A propos sytuacji na Ukrainie, to właśnie ruszył proces w sprawie największej łapówki w historii Ukrainy. Chodzi o, 7, o równowartość 76 milionów 950 tysięcy polskich złotych. Tą łapówkę miał wręczyć oligarcha rolny ukraiński Oleg Bachmatiuk, który zalewa Polskę swoimi produktami i wręczył ją szefowi ukraińskiego fiskusa Romanowi Nasirowowi. To jest cały tekst na ten temat. A spójrzcie Państwo jeszcze na inny tekst, tym razem z Ukraińskiej Prawdy. Ten tekst mówi o tym, jak za 1000, równowartość 1500 zł szef Wydziału Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Policji w Kijowie kupił sobie mieszkanie. Kupił sobie mieszkanie za równowartość 1500 zł i Volkswagen'a. Dobrego za 3000 Równą wartość 3000 zł. Równie ciekawe wzbogacenie opisuje w tym tekście para dziennikarzy w odniesieniu do szefa wydziału narkotykowego policji w Kijowie. Cały tekst przeczytajcie albo przetłumaczcie sobie z ukraińskiego. On alarmuje, że poziom korupcji nieustannie wzrasta. A 22-23 rok to były rekordowe pod względem korupcji na Ukrainie. To jest alarmujące, i warto się nad tym też zamyślić, zanim będziemy mówić o tym, o czym mówi Tusk, czyli o wspólnym kupowaniu broni, czy wspólnym produkowaniu broni. To jest niedorzeczne. Jak można z krajem przeżartym korupcją, w którym rządzą przestępcy, planować jakieś normalne działania? Chyba, że chcemy, aby w Polsce również takie warunki zapanowały. I na koniec, nie wiem czy to jest optymistyczne, ale na pewno niektórych z Państwa zainteresuje informacje na temat najbliższych spotkań. Już od środy te spotkania się będą odbywały, więc w środę 7 lutego, czyli w dzień, w oglądacie ten komentarz, o 17 spotykamy się w Chorzowie w hotelu Diamond Arsenal ulica Paderewskiego 35. Dzień później. Spotykamy się w Krośnie, w Dzielnicowym Domu, domu Ludowym, ulica Kopernika 17 o 18.30. 8 lutego, Krosno, 18.30. 9 lutego, Limanowa, Kaczma Matras, ulica Józefa Marka 52, godzina 17. Limanowa, 9 lutego. 10 lutego, Bochnia, restauracja Murowianka, ulica Brzeźnicka 55D, Godzina 16 spotkanie i 11 lutego spotykamy się w Nowym Sączu w auli nauk stosowanych Aleja Wolności 40 o godzinie 16. A więc pięć najbliższych spotkań. 7 lutego Chorzów, 8 lutego Krosno, 9 lutego Limanowa, 10 lutego Bochnia, 11 lutego Nowy Sącz. Tyle z tego tygodnia zebrałem okruchów, żeby się z Wami nimi podzielić. Jeszcze raz zapraszam do przygody, która oferuje tylko potkrew i łzy, ale może też przynieść ważne owoce. To wszystko od Was zależy. Działamy, spotykamy się, budujemy coś, co bez nas nie powstanie. Do zobaczenia. Zdrowia i wolności. W piątek zapraszam na rozmowę Piotra Zwiewki z ojcem dziewczynki, która ma raka kości, a którą właśnie poddaje się eksperymentom tranzycji. Tranzycji, czyli zmiany płci. To kontynuacja filmu, który jest dostępny na naszym kanale. Zachęcam, żeby również tą rozmowę zobaczyć w tym tygodniu przygotowałem wiersz taki, który może trochę zaskoczy was formą bo jest nieco inny niż te, które dotychczas czytałem dziki wiersz jakże mi pisać przyszło w takim świata zgiełku gdy spod palców leci mi piór gęgotanie jakże Masz wszystko powiedzieć, gdy nikt nie słyszy, karzełku. Kulawy poeteńku, gnieciesz strofki jak pranie, niech się niech wiersz się z nich wierszem, niech się wierszem stanie. Nic cię nie tłumaczy, niezdarne Gałganie. Co się słowami oklejasz jak słup reklamowy. Miętosisz te słowa skurczone, jak pranie, aby uciszyły usta i zabrały chęć mowy w sterany pastuchu, co słowa wiedziesz w przepaści, na ich złudzone w przestrzeni trwanie. I wtem Bóg ci powie, gdy na to zasłużysz, że wiesz, nie lepi się jak tłuste pierogi, tylko u Niego, jak ptak się zadłużysz, i On splunie w garście i ulepi ci nogi, co jednym szurnięciem tak rozpalą w krąg gwiazdy, że zabłysną w przestrzeni i napije się każdy. To są jednak nie gwiazdy, co zbierają uczeni. To są statki nieziemskie, statki władcy przestrzeni, i gdy ktoś się w nich znajdzie, ten nie dotknie już Ziemi. Płyną głazy i serca, a ty ich, spadkobierca, głupi słowa pastuchu, tak zachstygni w półgestu, bez ruchu. I te słowa witraże, świecą ci, świetlą ci korytarze. W tym barze, w dusz, skwarze, aż świt wszystko zamarze. W tym tygodniu bardzo dużo nowych propozycji, ale zacznę od starych. Dziękuję za to, że ciągle czytacie Obronę Świata. Ona staje się dla mnie bardzo ważnym tomem Kreślącym trochę literacko, trochę dziennikarsko, trochę publicystycznie, program lokalizmu, sprzeciwienia się temu, co chce nam zabrać wolność, czyli globalizmowi. Obrona świata. Tytuł, jak wiecie, świadomie nawołuje, nawiązuje do Gilberta Keita Chestertona. Premiera najnowsza człowiek widmo Artura Kawki. Bardzo się wam spodobał, miło, że chcecie się z tym zapoznać. Dobrze napisana, ciekawa rzecz i zupełnie inna w gatunku, ale też dobrze napisana. Emilia Stankiewicz, dyzmowizja. Trochę taka łotrzykowska dla kobiet, ale nie tylko napisana rzecz o telewizji od kuchni, powieść. A skoro już ścieżka literacka, to mam dla Was takie takie cukiereczki czekoladowe w najwyższym, najwyższej jakości, jak mieszanka krakowska dawniej, wed, albo wedlowska. Jest Bohumil Hrabal, piękna rupieciarnia. Świetne opowieści jednego z najlepszych stylistów czeskich. I coś, co mi się bardzo spodobało, współczesna zupełnie, Groteska francuska, ale bardzo e, taka, obdarzona wielką wyobraźnią. Naprawdę świetnie napisana, kapelusz prezydenta Antoine Lorraine'a, e, nagrodzona za przyjemność czytania. Chcę wprowadzić takie cukereczki właśnie do ręki, żeby nie tylko literatura faktu, ale czasem, żeby zanurzyć się w świetną współczesną literaturę. I to naprawdę groteska, napisana wybornie. Po prostu czyta się to z wielką przyjemnością. Kapelusz prezydenta. Nie wiem, jakie poglądy polityczne ma Antoine Lorraine, ale pisać to on naprawdę potrafi. A ktoś też z dużym talentem to przetłumaczył na język polski. No i rzeczy zupełnie nowe, ale frapujące. Jarosław Molenda, skandaliści w Olach. Czyli zupełnie inne twarze wielkich świętych. Świętego Augustyna Skipony, błogosławionego Bartłomia Longo, świętego Ignacera, Ignacego Loyoli. Naprawdę czytając to byłem zdziwiony, bo wiele czytałem o świętych, ale nigdy nie od takiego końca, czyli od tych ludzkich spraw. Bardzo Jarosław Molenda, skandaliści w Aureolach. I bardzo dobra rzecz dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć w, o współczesnych, najnowszych badaniach na temat sekt. Maxa Katlera, sekty, uwodziciele tłumów, fanatyczni wyznawcy i mechanizmy manipulacji. Bardzo dobra rzecz, o której trzeba zacząć studiowanie. Mechanizmu działania sekt. A jest ich coraz więcej, bo jak wiecie, gdy nie ma Boga, budzą się upiory. A dla niektórych nie ma Pana Boga, więc budzą wokół siebie upiory. No i wreszcie rzecz dla najmłodszych, bardzo mądra i bardzo ciekawa których, takich rzeczy brakuje dla, dla dzieci. Piotr Mazurski i bądź tu mądry bajki filozoficzne z pięknymi ilustracjami. Mądre bajki tłumaczące filozofię Arystotelesa, Platona, Sokratesa. Piotr Mazurski, absolwent prawa i matematyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, mieszka w Poznaniu, jest nauczycielem. I bądź tu mądry, bajki filozoficzne. Polecam. Dla zdrowotności to jest nasza firmowa mieszanka suplementów pod tytułem Think Force. Wspiera pracę mózgu. Więc pozdrawiam. Polecam. Lepiej się myśli. No i wspaniałe czekoladki, o których ciągle mówię. Niedługo będziemy mieli już nasze czekoladki czekoladki poetyckie. Z każda będzie z osobnym wierszem. A dopóki ich nie mamy, to mamy wspaniałe czekoladki z Gołaczew. Z Gołaczewa. Pod miechowem. Taki prezencik czekoladowy. Można zawsze, nawet bez okazji, komuś zrobić. Dla zdrowotności psychicznej. Smacznego. Drodzy patroni na portalu facebookowym, możecie już obejrzeć najnowszą piątkową rozmowę. On będzie miał premierę w piątek, ale wy już możecie obejrzeć na naszej grupie patronów. A oprócz tego jest prośba, żebyście przesyłali pytania dla rozmówców. Z którymi rozmowę będzie prowadziła Samuela Torkowska i Piotr Zwiewka. No i też przysłuchajcie opinie, jak się Wam para naszych prowadzących podoba, jak, jakie macie wobec nich uwagi i kogo chcielibyście, żeby przesłuchali. To piszcie o tym. I przypominam, że spotykamy się w maju na Kiermaszu Dobrej Książki. Zapraszam. Do zobaczenia.